Przed nami przykład z naszego portalu, więc ja go skopiowałem sobie tu do notatnika, tam go rozwiążemy i wrócimy tutaj, aby sprawdzić rozwiązanie. Czyli tak, dla zadanej wartości b funkcja f podaje wartość a, która spełnia następujące równanie. 4a plus 7b równy minus 52. Zapisz wzór na a równe f od b w zależności od b. No i tu mamy napisać ten wzór. Czyli co? Funkcja f, prawda? To jest coś takiego, co wrzucamy argument. Tym argumentem ma być b i ta funkcja ma nam dać a, prawda? No i b i a są związane tym równaniem, prawda? Że dla każdego b ma nam dać ta funkcja a, no takie, że a i b spełniają te równanie. No to co to? Tu mamy takie równanie. 4a plus 7b równe minus 52. No i co? I chcemy znaleźć tę funkcję, czyli jak a, które spełnia to równanie, zależy od b. Czyli musimy spróbować rozwiązać to równanie ze względu na a, prawda? Czyli napisać, czyli operując na tym równaniu, dokonując przekształceń tego równania, których możemy dokonać, musimy doprowadzić to równanie do postaci a równa się, no i coś tutaj. No i to tutaj będzie, powinno być b i być może jeszcze jakiś wyraz wolny i to będzie wzór naszej funkcji f, prawda? No, jeżeli w miejsce a wstawimy właśnie to rozwiązanie, no to w miejsce a wstawimy to wyrażenie na b, no to właśnie to będzie nasza funkcja i to a i b będą spełniać to równanie. Czyli musimy rozwiązać to równanie ze względu na a. No to właśnie, chcemy mieć po jednej stronie samo a, no to żeby do tego dążyć, to od obu stron odejmijmy sobie b. No, wolno nam od obu stron równania odejmować tę samą liczbę. No i co? I po lewej stronie dostaniemy 4a i będzie, może tak napiszę, minus 7b minus 52. No i co? Już prawie jesteśmy w takiej postaci, tylko przez 4 jeszcze musimy podzielić. No, czyli dzielimy przez 4. I co? I po lewej stronie zostaje nam samo a, po drugiej minus 7/4b i 52 przez 4 to jest 13, prawda? Czyli minus 13. Czyli rozwiązanie tego równania a zależy od b właśnie w ten sposób. Czyli widać, że dla każdego b no mamy pewne a, właśnie określone tym wzorem, takie, że wtedy to a i b spełniają to równanie, czyli innymi słowy to jest wzór tej funkcji, prawda? Czyli nasza funkcja f od b to jest minus 7/4b minus 13, czyli to jest funkcja liniowa. Znaczy w ten sposób jedno równanie na dwie zmienne wyznacza jedną lub drugą zmienną w zależności od pierwszą od drugiej lub drugą od pierwszej i dostajemy wzór pewnej funkcji. No, czasem tak się zdarza, no czasem się tak nie zdarza, ale jak równanie jest liniowe, to zawsze możemy je rozwiązać ze względu na jedną ze zmiennych. To wróćmy teraz tutaj, czyli było minus 7/4, dobrze, czyli minus, potem jest ułamek, na górze było 7, na dole było 4, nie, minus 7, czwartych i tu powinno być b i minus 13. Sprawdźmy jeszcze. F od b minus 7/4 b minus 13. Sprawdźmy naszą odpowiedź. Wspaniale. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.